Trener Armia Polkowice, Bartosz Muszyński. Bartek, no dzisiaj w roli trenera, wczoraj też w roli trenera. Jakaś przebranżowienie się całkowite już tylko na trenera? W tej chwili tak. Mam dużo obowiązków związanych z klubem. To jest moje jedyne źródło dochodu, więc staram się jakby rozwinąć klub na tyle, żeby móc z tego w przyszłości żyć. Tak. Bartek, no nie ukrywajmy, w twojej rodzinie bardzo mocni kickbokserzy. Ty byłeś świetnym kickbokserem, też dobrze się wydającym, ale twój bratka ma jeszcze większy talent. Powiedz, jak w ogóle teraz, gdzie będą wasze walki, bo wy macie ten patronat tej, nie pamiętam, tej grupy promocyjnej Golden Fighters, coś takiego, i wy walczycie na MFC. Rozumiem, że MFC będzie we wrześniu, ale wcześniej gdzieś was zobaczymy? Teraz są takie lekkie problemy, bo Kasper był szykowany do walki w Niemczech, niestety walka wypadła, była propozycja walki na Bellator Kickboxing w Budapeszcie, niestety tam Węgrzy wycofali się w ostatniej chwili też i zostaliśmy na razie bez walki. Jednak pod koniec kwietnia Kacper też powinien już zawalczyć. Co do moich startów, no to jeszcze z rok czasu przerwy. Jak w ogóle, jeżeli chodzi o organizację klubu, powiedz, dużo czasu to poświęcasz? Ile masz lokalizacji, ile masz grup? Ludzi jest dużo, ale też zależy mi na tym, żeby to działało, funkcjonowało profesjonalnie. Spędzam na sali czas od samego rana do 22-23 i tak w poniedziałku do piątku, weekendy na zawodach lub gdzieś, więc mało czasu dla siebie. Powiedz, ludzie się garną do kickboxingu w Polkowicach? No bo jednak gdzieś ten Dolny Śląsk bardziej znany z tych tradycji pięściarskich. Polkowice stały się jakby takim centrum kickboxingu, dzięki temu, że mamy dużo zawodników, słuchajcie, o sukcesach, ludzie zarażają się tym sportem, jest naprawdę mnóstwo ludzi, którzy się tym interesują, i Armia stała się jednym z większych klubów, mimo że mamy konkurencję w postaci koszykarek pierwszoligowych i tam piłkarzy, wiadomo, to jakby weszliśmy w środek tego miasta i tam już jesteśmy i zostaniemy. A powiedz, jak w ogóle te mistrzostwa Polski, K1, ile medali? Czterech zawodników, dwóch medali. Miałem teraz jednego seniora, Patryka Kłaka, który pierwszy raz wystartował w seniorach. Przegrał z faworytem, w pierwszej walce trafił na faworyta, na Łukasza Kaszmarczyka. Trochę się obawiałem tego pojedynku, nie wiedziałem, jak będzie wyglądać na tle Łukasza, ale okazało się, że naprawdę bardzo fajna walka, zabrakło doświadczenia, jak wiadomo, Łukaszowi tego akurat nie można odmówić. Bartek, a jeżeli chodzi o same zawody, powiedz, Warszawa, niby centrum Polski, ale frekwencja nie powala, zwłaszcza wśród tych kategorii seniorskich, gdzieś tam bliskie twojej kategorii wagowej, tam po sześciu zawodników, dwie walki, tak naprawdę mało. Masz medal, no trochę mało jednak, nie? Czego gdzieś brakuje, powiedz, myślisz, że to, że mieliśmy tydzień temu Kikla i ta za miesiąc mamy Loki, gdzieś to powoduje, że jednak ci ludzie nie przygotowują się w pełni na te zawody? Ciężko mi powiedzieć, dlaczego akurat tak. Pamiętam jeszcze kilka lat temu, 2013, jak jeszcze startowałem amatorsko w kategorii 81, gdzie walczę, było 38 zawodników i żeby wygrać, trzeba było wygrać 4-5 walk. No teraz w tym roku 6, tak jak mówisz, no nie wiem skąd, nie wiem dlaczego, nie rozumiem. Ciężko mi powiedzieć. Nie garną się ludzie do sportu, ale może jakieś przychodzą do MMA, nie wiem. Może to być powód, ale nie przesądzałbym. To jeszcze ostatnie pytanie. Na polskim rynku działa jedna prężna organizacja, DSF Kickboxing Challenge. Powiedz, śledzisz w ogóle organizację? Tak, jak najbardziej. Też jesteśmy w kontakcie stałym z Pawłem Miszczakiem, który trenuje często u nas. Ostatnio stałem u niego w narożniku we Wrocławiu. Teraz, jeżeli się uda, to też w Warszawie będę razem z nim w walce z Rosjaninem. Fajna organizacja DSF, jak najbardziej widać. Podoba mi się to, że wychodzą do ludzi, do mediów, do telewizji. To jest fajne, to dzięki temu kickboxing staje się bardziej medialny, więc duży plus dla nich. A powiedz, twoje kroki sportowej karierze będą kierowane właśnie w stronę DSF Kickboxing Challenge, czy na razie jeszcze nie myślisz o tych walkach zawodowych przy powrocie? Jeszcze nie myślę, ani na pewno nie będę starał się zamykać w obrębie jednej organizacji. Tak jak startujemy tutaj, tak startujemy dla MFC, startujemy dla różnych gal w Polsce. Uważam, że nie powinno się jakby całkiem jakby ograniczać się w jednym obrębie. Dobra, Bartek, nie zatrzymuję się, bo zaraz się korki zrobią przy wyjeździe z Warszawy. Bartosz Muszyński, dziękuję bardzo. Super, bardzo dziękuję za wizytę.